Jo, siemano, z tej strony Gplay i właśnie przyjechałem do więzienia. Do więzienia o zaostrzonym rygorze, gdzie przebywają najtrudniejsi więźniowie. Mają tutaj, słuchajcie, problem. Dwóch szeregów ponieważ... zbiórka, jak to nie będziesz stał? Jak to nie będziesz stał? Dwóch szeregów zbiórka, jest taka zadymka. Już jest taka zadymka. Ej, szefie, wszystko w porządku? Panie więźniu, proszę się ustawić tutaj natychmiast do szeregu. Halo, halo. No. Do szeregu, raz, dwa, ustawić się i dwóch szeregów zbiórka, powiedziałem. Także jak widzicie, no są dobrze. Tutaj niemałe problemy z więźniami. Moim zadaniem będzie po prostu przywrócenie tu porządku i pilnowanie solidnie tych więźniów. Także panie władzo tutaj, szefie, co mogę dla pana zrobić? Jak będzie wyglądała moja praca w ogóle, co? Witam, wytłumaczę ci wszystko, ale chodź, zapraszam cię do środka, tutaj do więzienia. Okej. Okay. Twoim zadaniem będzie, daję cię na głęboką wodę. Będziesz miał najcięższych więźniów do przypilnowania, tam u góry są. O jacie, no to powiem panu, że nieźle jak na pierwszy dzień pracy. Ja tutaj chciałbym jeszcze pozdrowić najnowszych subskrybentów kanału, a mianowicie Stun, Tosik Sonka, Madzia 20156, Oliwka Śliwka oraz Miłość Jurusik. A jeśli wy chcecie pojawić się następnym razem na tej liście, wystarczy, że klikniecie subika, do tego dzwoneczek i możliwe, że to wy będziecie następni i trzymajcie kciuki za mnie, żeby dobrze mi poszło, słuchajcie. A ja idę zobaczyć... Halo, zaczynamy? Tak, chciałbym zobaczyć, jakich więźniów będę pilnował, także proszę mi pokazać tutaj, o, szefie. O, tutaj są cele właśnie, tutaj tak? Jest Dirtowa, wow. Tutaj jest Wednesday. Chwila, tutaj jest normalnie wielka glizda chyba z tego, co dobrze widzę przez to okno, z wielką paszczą. Tutaj następna cela, Ironowa. O, mamy tu Wednesday. O, też musiała coś przeskrobać. Tak, następna cela, co tak, tutaj jest? Tutaj starsza babuszka. Straszna babuszka. Wow, wow, wow. Niezła cela w ogóle, prestiżowa, diamentowa dla babuszki. Nieźle sobie zapracowała. A tutaj dziewczynka ze studni. O nie, straszna dziewczyna ze studni, tylko nie ona. Czemu ja takich trudnych więźniów na sam początek dostaję, szefie? Bo jesteś rzucony na głęboką wodę. Musisz przypilnować najcięższych więźniów, tylko musisz pamiętać. Każdy z tych więźniów musi zrobić jeden raz dziennie spacer i przez jedną godzinę musi wykonywać twoje zadanie. O, czyli będą się mnie słuchać, podoba mi się to. Widzę, że tu nawet sprzęt jest do sprzątania. Ale glizda ogólnie nie może wychodzić z celi, dlatego glizda oprócz glizdy może wszystkich wypuszczać. Aha, okej, dobra, spoko. I co tutaj I tutaj mamy? Masz, proszę, kamery i aparaty, proszę sobie wziąć i masz dostęp tam do całego monitoringu uśmiech. Więzienia. Dobra, uśmiech, tutaj zrobiłem normalnie szefowi zdjęcie pamiątkowe, a chwila, sprawdzimy monitoring. Wow, patrzcie, na każdą celę mamy monitoring. Tu na przykład jest straszna babuszka. Łóżka. Druga kamera to jest Wednesday, siedzi tutaj sobie grzecznie. Tutaj, wow, wielka glizda, ledwo co się mieści w tej dirtowej celi. I na razie tutaj, jak widzicie, dziewczyna ze studni, także wszystko jest pod kontrolą. Okej, coś jeszcze, szefie, tutaj ogólnie widzę, że tu jest stołówka i tak dalej. O, inni więźniowie, patrzcie, endermany tam są. Okej, czyli coś jeszcze, szefie, czy już mogę się zabierać do pracy? To już chyba, jeszcze dam ci ostatnie dwie listy, żebyś mógł sobie odznaczać listę, z kim byłeś na spacerze, a kto wykonał zadanie. O, tutaj jest ta lista, o, tutaj. Super, dobra. Tutaj w tej skrzynce? Witamy, tutaj jest, tak wygląda dziedziniec tego więzienia i tutaj właśnie wygląda tak to wszystko. Aha, dobra, tu jest nawet siłownia, piłkarzyki, dobra, dam sobie radę, będę pilnował tych więźniów, nie ma się co, szef, co martwić. Pamiętaj, każda postać może wyjść tylko raz dziennie i przez godziny musi wykonywać zadanie twoje. Dobra, pamiętam, okej, tu mamy zadania, na razie odznaczamy wszystkich, wielka glizda, Wednesday, dziewczyna ze studni, także każdy, słuchajcie, więzień będzie musiał iść na spacer, oprócz oczywiście wielkiej glizdy i po prostu wykonywać moje zadania przez godzinę, czyli będę im musiał rozkazywać. Ej, w sumie spoko praca, ciekawe w ogóle, czy się będą mnie słuchać, czyli na kogo by się tu skusić na początku. Może, słuchajcie, jakąś na początek taką spokojną postać, na pewno nie glizdę, to odpada. Może Wednesday, słuchajcie, myślę, że Wednesday, ona jest chyba najmniej straszna co z tych wszystkich postaci. Chwila. Co ja tutaj mam robić? Bo ja tutaj Wednesday chciałem cię uwolnić, tylko chyba szef mi tu karty w ogóle nie dał. Także ja idę jeszcze tutaj się rozejrzeć. Gdzie w ogóle kartę? Jak dostać tutaj kartę dostępu? Ty, siema, a ty masz w ogóle kartę dostępu? Ej, spokojnie, spokojnie. Ej, no ja nic ci nie chciałem nic zrobić, ej. Nie denerwuj się, chłopie, ja tylko potrzebuję kartę. Ej, chyba już w ogóle mam tutaj wroga. Mimo, że to jest normalnie policjant, to w ogóle nie współpracuje ze mną. Ja nie mogę, jak karty mogłem nie dostać? O, szef
Szefie, kartę potrzebuję. Karty dostępu nie ma, wiesz? O, już daję, oczywiście, zapomniałem. Proszę, jeszcze tutaj masz kartę dostępu. O, no właśnie, właśnie, już... Ja idę na dół. Miałem problem. I tamten w ogóle, proszę go normalnie zwolnić, bo ma spinę do mnie o byle co. Zróbcie coś z nim. Co tu się dzieje? Chwila, co to za niedogadanie się z tamtym pracownikiem nowym? Okej, dobra, także idziemy, słuchajcie. Wednesday, Wednesday, mam dla ciebie niespodziankę. Halo, idziemy na spacerek, chodź. Gdzie idziemy na spacerek? Tutaj już szef zaraz cię zwolni, cwaniaku jeden. Chodź, bo tutaj normalnie mam cię na liście, czyli spacery, idziemy na spacerek. Tutaj na razie zrobię, że nie jesteś jest, na spacerku. Idę na spacerek, ale super w końcu. Dobra, ty w sumie wiesz co, bo jak już tu jesteśmy, ty w sumie dobrze byś tutaj się nadała do sprzątania. Bierzesz tak, odkurzacz, ten przepychacz do ubikacji i miotłę. I pierwsze co w ogóle, zasuwaj tutaj z miotełką, zobacz jak tu jest brudno. To masz posprzątać, to masz te butelki posprzątać, już wszystko tu... No ale zabieraj tutaj, bierz to z sobą, sprzęt tutaj masz, ci dałem tutaj specjalnie, masz tutaj wszystko, zabieraj sprzęt i zasuwamy z miotełką, hop, 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 bo ty przez godzinę dziennie też masz wykonywać moje zadania, tak? Czyli ogólnie, no dawaj, 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 ruchy, słuchaj. Już zmiatam tutaj wszystko. No ja nie mam wieczności, coś ci to wolno w ogóle idzie, słuchaj, słabo ci idzie. Już spokojnie, zmiatam tutaj, no ty widzisz? Rozkładasz tutaj, no dobra, dobra, zmiataj, okej, tu już jest w miarę całkiem nieźle, tutaj jeszcze. Okej, spoko. Dobra, idziemy dalej, chodź tutaj Wednesday, bo pewnie taletę ktoś tutaj zapchał, idziemy zobaczyć w ogóle. Ale jak? Powiedziałeś mi, że tylko mam sprzątać, jak taletę? No to tutaj będziesz sprzątać też toaletę. O, tutaj butelki są, idziemy zobaczyć. Oj, tu się nawet nie da dopchać do ubikacji, strasznie tu brudno, proszę tu posprzątać pani Wednesday. Dobrze, już posprzątam. I to zasuwamy ruchy, no, dawaj. Ma tu być ładny dostęp do ubikacji, przepychaj tutaj ładnie. Kibelek, co tu w ogóle mamy, słuchajcie, tak więc tak wygląda ubikacja, jakby z niej nikt nie korzystał. Już gotowe? Okej, idziemy sprawdzić odbiór. No, luks, błyszczy się pięknie. Dobra, lecimy dalej, szybciutko lecimy, hop, hop, te buteleczki tu sprzątaj. Idziemy teraz na zewnątrz, jakieś będziesz miała połączenie pracy ze spacerkiem, chodź tutaj. Dawaj. Dobrze, za mną. Chodź, pojedziemy w ogóle gdzieś, zobaczymy, czy tu jakieś są potrzebne prace. Wow, w ogóle fajnie, słuchajcie, busik, wsiadamy. Wsiadaj tutaj, Wednesday, jedziemy już na przechadzkę. Zobaczymy, czy tutaj normalnie więzienie potrzebuje. Gdzie jedziemy? Nie wiem, idziemy się przejechać, porozejrzymy się. Oj, tutaj jest bardzo zarośnięte, wiesz co, będziesz to musiała wszystko tutaj skosić. Patrz, jaka ładna kosiarka różowa, będzie ci pasować? Dawaj, wsiadaj tutaj. Dobra, zobaczę. Dawaj, i lecisz, kosisz tutaj ładnie trawę całą, żeby tu nie było ani właśnie kawałka, a ja w ogóle głodny jestem, zrobię tu zdjęcie, już że pokoszę, tu ładnie, tak, ładnie pracujesz dla szefa, w uśmiech Wednesday, okej, okay. Mamy zdjęcie, mam tu zdjęcie szefa i zdjęcie Wednesday, a ja idę sobie coś zrobić do jedzonka, może słuchajcie, mam tu pszenicę, okej, okay. To jeszcze łuki strzały, fajny chlebek, w końcu sobie coś no, zjem. Cześć. Gdzie ty idziesz? Ej, Wednesday, wracaj tutaj! Uciekam! Jak to? Zdjęcie jej robimy, słuchajcie. Ej, co, masz natychmiast się zatrzymać, jak to uciekasz? Ej, ła! Słuchajcie, co ona w ogóle ma? Jakieś czerwa, ła! Słabo mi jest normalnie, laserem jakimś dostałem, mega mocnym. Widzieliście, w ogóle zwiała mi. O nie, to w ogóle więzienie nie było nie kompletnie... Nie zabierz mnie! Kompletnie zabezpieczone nie było, słuchajcie. Czemu tu nie ma muru w ogóle? I ona sobie zwiała normalnie. Ja nie mogę. Jak ja mam to teraz odznaczyć, słuchajcie? No Wednesday była na spacerku, a czy zrobiła zadanie? Teoretycznie zrobiła zadanie, ale mi uciekła w ogóle. Nie wiem, jak mam do tego podejść. Nie wiem w ogóle, no szef mnie zwolni. Jak mogłem nie dopilnować więźnia, słuchajcie, i go puścić? Dobra, cichutko teraz, żeby oni się nie zorientowali. Siemano, Lucky! Ty też pracujesz tu w więzieniu? Siemanko, Dziple, yo! No co ty, stary, tu robisz? Ja normalnie pracuję i mam mega problem, stary, duży. Chodź, ci opowiem wszystko. Chodź, co idziemy. Co się stało, Dziple? Stary, uciekła mi normalnie więźniarka. Wednesday, miałem normalnie, wiesz co, czterech więźniów tylko... To nie mów, może tak głośno! No miałem tylko czterech więźniów do upilnowania i wypuściłem na spacer pierwszą, dałem jej zadanie, mi zwiała. Ja nie wiem, stary, już zwalniam się pierwszego ty, dnia. Spokojnie, nie ma panikuj. Szans. Mam pomysł. Może jakąś kukiełkę zrobimy i do jej celi wstawimy. Chodź, ja tutaj mam wejście do takich tech biuro ochrony. Chodź. A, czyli co? Słuchaj, zrobimy kukiełkę i szef będzie myślał, że ona cały czas tam siedzi. Czekaj, mam kartę w ogóle. O, moja karta tu też pasuje do biura ochrony. Weź fajnie. Jeszcze tutaj raz tą kartę, bo ja zapomniałem. Dobra, no to chodź, dawaj, wbijaj, Lucky. Masz tutaj jedną kartę, bo dostałem w ogóle zapas. Dobra, tutaj w ogóle sejfy, nie sejfy. O, gdzie góry, są jakieś kukiełki? Do góry i tutaj jest ten...
Okej, okay. Czyli główkę stworzymy tutaj, mamy okej, okay. Głowa, okej, okay. Już tutaj, słuchaj, Wednesday ma czarne ciuchy, to te czarne, słuchaj. Nie wiem, czy nie ma tylko jasnych butów, to weź te wszystkie, słuchaj, rzeczy. Okej, okay. Zmajstruj mi tu normalnie jej kukiełkę, postawimy ją w cel. Ty, ale tu są kamery, żeby nas nie obserwowały. Ty właśnie, czekaj, mam już chyba, zobacz, okej, okay, udało się. Czekaj, stary, ja muszę... Wow, taką kukiełkę realistyczną zrobiłeś? Ej, kozacko, Laki, ja nie mogę, co ja bym bez ciebie zrobił? Ja sprawdzę tylko cele, wiesz co, czy chodź wszyscy... Chodź, do celi ją włożymy, żeby nikt się nie zorientował. Straszna babuszka, dobra, Wednesday nie ma w celi, wiadomo. Glizda jest i dobra, i dziewczyna ze studni jest, wszystko pod kontrolą. Dobra, ja idę to szybko zapakować tam, stary. Dzięki ci mega wielkie za pomoc. I się widzimy jeszcze pewnie tu na służbie, nie? Jak coś. No dobra, to siemano. No hej, dobra, idziemy, słuchajcie, stawiamy szybko normalnie tą kukiełkę Wednesday do celi i normalnie szefuncio się, mam nadzieję, że nic nie zorientuje, że coś jest nie tak. Mam nadzieję, że tu go nie było, tylko ten, mam nadzieję, że nie podkabluje. O, tutaj idę sprawdzić do celi Wednesday. Okej, dobra, stawiamy tu, słuchajcie, Wednesday. Dobra, jest tyłem obrócona, to nawet jeszcze lepiej, bo nie będzie widać, że, słuchajcie, to nie jest prawdziwa Wednesday, tylko kukiełka. To jest kukiełka, dobra. Także okej. Halo, G-Play? Tak, tak, szefie. Jestem tutaj ogólnie... na dole, halo, jak ci idzie? Już raport zdaję, więc tak. Wednesday była na spacerku i Wednesday wykonała zadania, jako na razie jedyna z wszystkich tutaj więźniów. Wednesday jest, aha, jest tam, no tak, widzę. Tak, 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 stoi tam, wszystko jest okej, okay, nie ma się co martwić, dobrze mi idzie, szefie, wiesz? Straszna babuszka też jest, wszyscy są, dobrze. No, także ja będę leciał dalej, chyba teraz zabieram normalnie straszną babuszkę w ogóle na ten, na spacerek i może powiem, żeby mi coś ugotowała. No to dobrze ci idzie, to tak trzymaj, tak dalej, to zabieraj straszną babuszkę. Super, oczywiście. Dzięki, do widzenia. Do widzenia. Dobra, słuchajcie, szef się nikt nie skapnął, a my lecimy po straszną babuszkę i zabieramy ją na spacer. Dobra, także bierzemy tutaj, słuchajcie, otwieramy. Cześć, straszna babuszka. Jak tam się sprawujesz? Widzę, że w ogóle masz najbardziej prestiżową cele, wygodne łóżko. Ja jestem grzeczna, starsza babuszka sobie leży tylko i na fotelu bujanym się buja. No słuchaj, tak to można sobie więźniować normalnie w diamentowej celi obkładanej diamentami. Chodź, zapraszam cię na spacerek, wychodzimy. Jest, tak... ale super, ale o, weź te butelki od razu tu sprzątaj ładnie. Słuchaj, bo ty w sumie jesteś babcią, a ja słyszałem, że babcie gotują najlepsze obiadki, a ja w ogóle jestem głodny, dlatego będziemy musieli, słuchaj, zmajstrować coś do jedzenia. Samego mam chleba nie... burgery. No to masz, mam cztery, słuchaj, chleby. Zrobimy może z tego chleba, to mamy już bułeczki do burgerków. Słuchaj, tylko jakieś mięso będziemy musieli ogarnąć, nie? Choć może się rozejrzymy, może jakieś krówki tu będą. Wołowinę dobrze umiesz smażyć na burgery? Znasz się na no tym? No oczywiście! Babucia twoje lepsze przepisy ma. No, mam nadzieję, że będzie smacznie jak u babci. Także choć może tutaj wejdziemy sobie, słuchaj, do lasku. Okej, okay, zobaczymy, czy są... O! Są krówki! Także do dzieła, słuchaj, ja ci tu pomogę. Uwaga, uwaga, bo mam łuk. Dobra, już no ja idę połapać może ryby, a ty się nie, słuchaj, na początku wołowinę tu zbieramy. Zbieramy tu wołowinkę, dawaj, lecimy tutaj, babuszka. Lecimy. Ej, uwaga, zombiaki tu są jakieś. Ej, czemu one się nie palą? Ej, babuszka, ratunku! Ratunku, pomóż mi! Już, łapię cię! No jak mnie, weź mnie z nimi coś zrób! Słuchaj, ty tak naprawdę masz teraz się wykazać, masz zadanie! Poradź sobie z tymi zombiakami! Ej, masz natychmiast mi to oddać! Co to jest nielegalne normalnie? Natychmiast oddawaj ten laser! Normalnie Wednesday też taki miała. Natychmiast proszę mi to oddać. W tym momencie. No dobrze, już ci oddaję to. Proszę. To jest nielegalne normalnie. Co ty w ogóle? Myślałem, że jesteś grzeczną babcią, słuchaj. Tylko nie mów nikomu. Dobrze, to poczekaj chwilę. Ja tutaj pozbieraj krowę, jak cielęcinkę, a ja pójdę połapać ryby. Ale po co rybę, słuchaj? Co ty chcesz robić? Wołowo burgery, wołowo rybne? No dobra, no to dawaj, idź łap ryby. Ja tu będę cię pilnował. Wezmę jeszcze tutaj normalnie wołowiny więcej. I słuchaj, będziesz zaraz robiła burgerki. Dobra, jeszcze tamtą krowę. Co? Co się śmiejesz, ty? Ej, wracaj tutaj! Cześć. Straszne babuszko! Wracaj tutaj! O nie, muszę ją ustrzelić! Słuchajcie, może tym laserem ją ustrzelimy jej! Dobra, jej własną bronią! Ej, stój, babuszko! Ja nie mogę, zwiała mi! Już jej nie ustrzelę! Ja nie mogę, słuchajcie, ja nie wiem, co mam teraz zrobić! Ja tutaj szybko tą listę zabieram! Normalnie szef to teraz, jak się skapnie, to na pewno mnie zwolni! Druga, normalnie mi postać tutaj uciekła! I ja teraz muszę ich, nie wiem, jakoś dorwać! Dobra, tutaj wołowina normalnie mam! Co z tego, że mam wołowinę, jak ja miałem jedzonko mieć od strasznej babuszki, a teraz tak naprawdę nie ma w ogóle jedzenia! Muszę teraz szybko jakoś zablokować normalnie cele tej strasznej babuszki, żeby nikt się nie zorientował, że jej nie ma! I tak
naprawdę mamy, słuchajcie, tutaj już jeden manekin Wednesday. Teraz tylko musimy tutaj zakryć. Patrzcie, tu są jakieś sztandary. Weźmiemy jakieś zasłonki, sztandary. Okej, czekajcie, jak to zniszczyć. Dobra, mamy to. Tu są jakieś zasłonki, słuchajcie. Zasłonami normalnie to... Halo, jak się sprawuje ten nowy? Czekajcie, już tutaj normalnie szef przyszedł. Szybko. Chwila, zaraz przyjdę, szefie, tutaj normalnie za momencik. Muszę tylko tu straszną babuszkę ululać do spanka, bo ona już idzie spać. Okej, dobra, tutaj słuchajcie to. Tutaj dajemy sztandar. Okej, żeby nic nie było widać w tej celi. Zobaczymy właśnie, jak to wygląda, cyk. Okej, no powiedzmy, że słuchajcie, nie do końca, jeszcze tutaj musimy dać sztandar, od tej strony damy na szybko coś. Okej, tutaj tak, ajajaj, nie tutaj, wyżej, jakie się ciężko niszczy w ogóle, słuchajcie, parę razy trzeba uderzyć i dobra, tutaj, idealnie, jeszcze jeden tu, słuchajcie, jest git i nic nie widać, słuchajcie, szefie, gdzie jesteś? Tutaj, wchodzę do góry, sprawdzam tutaj wszystko, porządek. W czym problem? Wszystko... Bo ja tutaj listę już tutaj mam odhaczyć, w ogóle zarekwirowałem tutaj, strasznej babuszce taki laser miała, wow, w ogóle nielegalny. Wow, takie coś mają. No nie mam pojęcia. Także tak, straszna babuszka była na spacerze i zrobiła dla mnie zadanka, pokonała ogólnie zombiaki, zebrała wołowinkę. A tutaj nic nie widać, halo, gdzie jest straszna teraz babuszka? Ona teraz śpi, ja ululałem do spanka, bo bardzo ciężko pracowała dla mnie, szefie, wiesz? Aha. No dobra, to teraz się zajmij dziewczynką ze studni. No dobra, nie ma sprawy, to ja już tutaj otwieram cele, idę po prostu do dziewczynki ze studni. To na spacer i daję jej zadanie jakieś, żeby coś robiła dziewczyna, bo dziewczyna mówi, że się nudzi. Dobra, spoko, to już się tutaj zabieram. Dziewczynko ze studni, wbijam do ciebie, będzie normalnie super, powiem ci, jaką ty masz fajną celę. Ej, ja nie mogę, masz nawet studnię w swojej celi, fajnie. Ej, nie spodziewałem się. Fajnie tutaj mam, zapraszam cię. No powiem ci, że nieźle to wszystko tutaj. Wow, a to? Co to jest w ogóle? Masz tu jakiś strój normalnie żołnierza? Ty jesteś żołnierzem? Czekaj, przymierzę. A, to nieważne. Zostaw to. No dobra, Idziemy na spacerek? No słuchaj, możemy iść na spacer, jeśli masz ochotę, ale też będziesz musiała wykonywać moje zadanka, nie? No oczywiście, że tak, nie mogłam się właśnie doczekać. No dobra, no bo tutaj już straszna babuszka była, Wednesday też była, ona teraz tam chyba, słuchaj, normalnie w karty jakieś gra, tyłem jest odwrócona, to za bardzo nie widzę. Dobra, także chodź w ogóle, hej, chcesz może jakieś buty? Nie ci źle normalnie, na boso? Nie, jest dobrze, a ty chodź w ogóle... tutaj może. Chodź tędy, słuchaj, ja ci tutaj będę rozkazywał, co będziemy robić, a nie, że ty tutaj mi będziesz mówiła, co? Ja tutaj Ale rządzę. Auto weźmiemy. Złoto? Jakie złoto? Auto, tutaj, stamtąd. Nie, idziemy tutaj, tędy pójdziemy teraz na spacer, bo chciałem zobaczyć jeszcze, co jest w tamtej części w ogóle więzienia. Muszę, mi wcześniej mówił szef, komendant, że muszę oczyścić jakiś magazyn. No tak, no tutaj właśnie mamy jakiś magazyn, dlatego chodź posprzątasz tutaj, tak to będzie wyglądało w ogóle, tutaj wejdziemy po drabince do góry, zobaczymy, czy to w ogóle o ten magazyn chodzi, tam mi w ogóle, nikt mi wcale nie zwiał nigdy ogólnie, ja jestem takim normalnie dobrym ochroniarzem, że nigdy mi nikt nie ucieka. Tobie zrobię też zdjęcie. Uśmiech, dziewczyno ze studni. W ogóle ty te szaty czasami zmieniasz, bo jesteś taka brudna, że ciebie do kąpieli. Dobra, właśnie tam na dół. Dobra, to ja idę sprzątać tutaj, tak? Tak, masz tu ładnie sprzątać. Tak naprawdę, słuchaj, te wszystkie kolce tu mają stąd zniknąć. Ma tu być bezpiecznie. Co to w ogóle za magazyn z jakimiś kolcami? Nie wiem, czy tu są normalnie jakieś cywilizowane warunki. Tylko tego mieczyka masz nie zabierać w ogóle, co tam jest na środku, na górze, okej? Tego mieczyka? Aha. Ej, nie zbliżaj się do niego. Ej, dziewczyno, zostaw to, dziewczyno ze studni, no. No dobra, no to go wezmę sobie. Ej, bez takich, słuchaj, natychmiast proszę się w ogóle nie zbliżać. Rób do zadania, do których ci należy, bo ci zaraz nie zaliczę. Czyli tak, dziewczyna ze studni, dobra, zadanie niewykonane, ale... Nie, już będę robiła wszystko. No to dawaj do roboty, co ty robisz? Słuchaj, co ty tam kombinujesz? Niszczysz tutaj, czy nie niszczysz? Już sprzątam. No, o nie, spadłem, słuchajcie. Ała, normalnie noga mnie zabolała. Ty, możemy jeszcze jej tam, słuchajcie, wrzucić kosiarkę. Może to kosiarka będzie dobrze robiła. Dobra, łap tu kosiarkę jeszcze. Okej. I słuchaj, ała, dobra, wow, to było niebezpieczne, słuchajcie. Spadłem na kolce w ogóle, ja nie mogę. Jak tam, dziewczyno, wszystko okej? Sprzątasz już dalej? Już czyszczę, tutaj czyszczę, wszystko dobrze. Dobra, okej, robię ci tu... Ej, tą kosiarką, słuchaj, uważaj, bo tam ona się może popsuć na tych kolcach. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Idę wziąć sobie ten miecz, no dobra. Ej, zostaw ten mieczyk.
Zostaw ten mieczyk, nie zabieraj go, rozumiesz? Natychmiast zostawiaj ten miecz. Masz go nie brać. Aha, ma mieczyk. O nie, słuchaj. Tak się bawić nie będziemy. Oddawaj ten miecz. Oddawaj ten miecz, rozumiesz? Natychmiast oddawaj go. Daj nie mi go. Oddam ci go, nie oddam dawaj, ci go. Dawaj ten mieczyk. O nie, tu są jakieś pułapki. Ej! Ja nie mogę i co? Wpadliśmy razem do celi? I co ty, słuchaj, myślałaś sobie? O nie, o nie! O, dobra, pokuła się kolcami. Ja nie mogę, dobra. Czy ja mam tu jakiś kilof? Czy ja mam się jak stąd wydostać? Wiecie co, ja się chyba w ogóle nie nadaję do tej pracy. Ja sobie po prostu nie radzę z tymi więźniami. Oni są, słuchajcie, za trudni dla mnie i cały czas mi ktoś ucieka. Ja po prostu... Kto tam jest? Kto tam krzyczy Lucky, tak? O, Lucky, pomóż mi, słuchaj. Normalnie zwiała mi tutaj jeszcze dziewczyna ze studni. Jeszcze się tu pojawiła normalnie w tej celi. Co się stało, Ripley? Pomóż mi wydostać się, słuchaj. Ona gdzieś tutaj jest blisko. O, dzięki, stary. Ja nie mogę. Wiesz, co ci powiem? Trzecia postać mi już uciekła. Ja już nie wiem, co robić, nie, stary. O nie, to jest niedobrze. Ja się po prostu gubię w tej robocie. To ty się pakowałeś, Ripley. No słuchaj, ja po prostu nie wiem. Ja wypuszczam tych więźniów, oni się mnie nie słuchają. Ja już, stary, nie wiem, została mi w ogóle ostatni więzień. Tylko, słuchaj, ta wielka glizda, której nawet nie mogę wyprowadzić. Chyba, że ją zmuszę, żeby... Czekaj! Odnalazła, słuchaj, pozostałych, co? Glizdę byś poprosił, żeby ci pomogła odnaleźć tych wszystkich, co ci uciekli. No i co, i myślisz, że jak szef mi zabronił wypuszczać glizdę, ja ją wypuszczę, to się nie obrazi na mnie? No nie wiem, no to zależy, czy jak się dogadasz z glizdą, ale wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. No dobra, czekaj, zobaczę szybko na kamerze w ogóle, czy ona mi nie zwiała z celi. Dobra, tutaj cela glizdy, tutaj Wednesday jest. Okej, okay. Co ja powiem, tylko słuchajcie, w razie co szefowi... Chodź, dobra. Ci otworzyłem tutaj kartą. Dobra, ja wracam tędy, to jak przyszedłem, Lucky, lecę do tej glizdy, coś wymyślę. Do jak powodzenia! Szef, jak szef przyjdzie, zobaczy, że słuchajcie, nie ma tak naprawdę teraz... No wszyscy teoretycznie są, ale nie ma tak naprawdę teraz dziewczyny ze studni, ale ona w sumie może się schować zawsze w studni, więc szef, słuchajcie... Może sobie pomyśleć, a nie ma dziewczyny ze studni, pewnie jest w studni. Dobra, także ja idę, pogadam z tą może glizdą i ona mi pomoże odzyskać pozostałych więźniów. Naprowadzi mnie po prostu w jakiś sposób do nich. Oni trzymają, słuchajcie, sztamę. Puk, puk, dzień dobry pani wielka glizda. Dzień dobry. To ja. Zapraszam, chce pani, w ogóle mogę się z panią umówić. Mogę wyprowadzić panią na spacer, jak pani będzie współpracować, bo ogólnie to szef mi zabronił. Zjem cię, Zjesz mnie? A dobra, to cię nie wypowiem. Puszczam, no to się ma. Glizdy się... nie mogą wychodzić. Haha, to wychodzę. Ej, co ty wychodzisz? Miałeś się mnie słuchać, ej, robię zdjęcie. Ej, pomocy szybko. Dobra, słucham cię, spokojnie, spokojnie. Słuchaj, zaraz normalnie szefa zadzwoni i on tu po posiłki ten przyśle i się złapią z powrotem do celi. Chcesz, tak? Jestem najniebezpieczniejszą glizdą. Ale co ja mam zrobić? Słuchaj, masz się mnie słuchać, chodź, idziemy. Ja tak naprawdę i tak zrobiłem dla ciebie wyjątek, bo w ogóle nie mogę ciebie. Chodź tu szybko, żeby nikt nie zobaczył, chociaż tu wszędzie są kamery i policjanci. Słuchaj, tak naprawdę musisz mi pomóc. Uwolniłem cię z tej celi, dlatego mam do ciebie prośbę i mam nadzieję, że ty ze mną będziesz współpracować. Otóż Wednesday, dziewczyna ze studni oraz dobre straszna... Dobre jedzonko, to jest zjem. Ej, co ty wyżerasz tutaj normalnie? Przestań wyżerać to. Myślałem, że mogłem, dobra, już. Ja cię, ty wyżerasz jednym gryzem tyle normalnie ziemi. Ej, ja nie mogę, dobra, chodź, idziemy. Oni mi gdzieś, słuchaj, zwiali wszyscy. Normalnie dziewczyna ze studni gdzieś się też zapewne poza więzieniem zespawniła. I słuchaj, tak naprawdę musimy ich odzyskać. Dasz radę tutaj? Nie, no wygryzłaś więzienie. Teraz każdy więzień będzie mógł tędy uciec. Pomóż mi odnaleźć tych więźniów, bo stracę robotę. Wolność, jestem wolna. Haha, zjem sobie tutaj jeszcze. Ej, dobra, najedz się trochę i pomożesz mi, obiecujesz, słuchaj, że mi pomożesz. Ja ci tutaj dam nawet, że wielka glizda była na spacerku i wielka glizda zrobiła dla mnie. Tak, to ci pomogę, chodź, tutaj gdzieś musimy ich odnaleźć. No dobra, ale co, bo wy w ogóle gadacie? Oni mieli jakiś plan ucieczki czy coś? Ej, tak, chwila. Tak, mieli plan ucieczki, o tam są, chwila, chyba, zobacz. Chwila, odsłoń mi. Widzę, patrzcie, jaki mam zoom w ogóle na tym aparacie. Oni tam są wszyscy razem. Dobra, to chodź, płyniemy tam. Płyniemy do nich. I zmusimy ich, słuchajcie, żeby wrócili do nas. Po prostu, ja nie mogę, oni tam razem się układali. Dobra, ej, ty za dużo tutaj nie jedz, bo będziesz jeszcze większa glizdą. Piję wodę. No dobra, ja nie mogę, słuchajcie, patrzcie na to. Wszyscy się zebrali, wszyscy mi uciekli normalnie z tej celi. Ja już im dam, słuchajcie. Stać natychmiast, policjant, Ripley, wracać... Ej, wodę tutaj wyżarłeś, wyżarłaś mi? Ej, spokojnie, ej, przestań, bo nie dopłyniemy tam. Ja nie mogę, normalnie woda się tu, słuchajcie. Ej, no przestań, bo ja chcę tu dopłynąć.
Macie natychmiast wracać... To był nasz plan! Co? Od początku zrealizowaliśmy nasz plan. No i teraz bierzemy do dzieła! Ej, co jest grane? Zostawcie mnie! Babuszka, bierzcie go, bierzcie go! Nie, zostawcie mnie, ja nie mogę! Wednesday, chodźcie, chodźcie, co oni mieli plan, słuchajcie, żeby mnie tu zwabić, o nie! Zostawcie mnie! Dałeś się nabrać, udało nam się zrealizować nasz plan, dałeś się nabrać! Nie podchodź tutaj, Glizdo! Macie do mnie tutaj nie podchodzić! Ej, co ty mnie wędką łapiesz i co myślisz, że mi złapiesz wędką? Ja się tak łatwo nie dam! Ja jestem super snajperem z łuku i zaraz ci pokażę! Ej, przestań tu jeść! Ja wszystko zjem tutaj dobrego! O nie, pode mną tylko nie jedz! O nie, zapadam się! Ej, słuchajcie, ta glizda normalnie wyżera pode mną podłogę! Ej, nie zjadaj mnie, nie zjadaj mnie! Ała, ratunku, jak głęboko tu już jestem! Gdzie ona? O nie, słuchajcie, wpadłem gdzieś do jaskini! Ej, co ty robisz ze mną, glizdo? Pa, pa! Przestań! Ja nie mogę! Patrzcie, trafiłem ją jeszcze, trafiłem ją. O nie, wracaj tu, zaraz spadniesz na sam dół, pod bedrokiem cię zamknę. Nie, nie pod bedrokiem, proszę cię, zlituj się nade mną, normalnie glizdo, nie! O, ratunku!